Maria Przełomiec, witam Państwa w specjalnym wydaniu Studia Wschód. A w dzisiejszym programie opowiemy o chrześcijanach w Syrii i obywatelach Federacji Rosyjskiej walczących w tym kraju po obu stronach konfliktu. A wszystko to na podstawie obserwacji autora książki Wojna braci, bojownicy, dżihadyści, kidnaperzy Marcina Mamonia. Dziennikarza, autora reportaży specjalizującego się w relacjonowaniu konfliktów m.in. na terytorium byłego Związku Sowieckiego, ostatnio także Bliskiego Wschodu i Syrii, gdzie również zaangażowana jest Rosja. W 2015 roku Marcin został porwany przez syryjski oddział Al-Kaidy. W jego uwolnieniu pomogła żona Małgorzata, która z reguły nie zgadza się na wyjazdy męża, oraz ksiądz Przemysław Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni. Pani Małgorzato, jakie były pierwsze działania, kiedy pani się zorientowała, że mąż został porwany? Pierwsza rzecz, jaką uczyniłam, to był telefon do Szamila, naszego przyjaciela Czeczena, który wiedziałam, że jest jedyną osobą, która może zadziałać w tym momencie i zadzwonić pod numer telefonu, który Marcin mi zostawił na liście kontaktów, gdyby w razie czego coś się stało, wydarzyło, żebym miała możliwość szukania go. Pani Małgorzato, to nie był pierwszy taki wyjazd pani męża w, powiedzmy, niebezpieczne regiony. Czy państwo ćwiczyliście jakoś to zachowanie na wypadek właśnie czegoś takiego? Nie, nie było takich sytuacji nigdzie, żebyśmy ćwiczyli. Ja wiedziałam, że Marcin i tak pojedzie, ale zawsze próbowałam go zatrzymać, tak? Grożąc rozstaniem, rozwodem. Szczególnie było to po tym jego pierwszym wyjeździe do Syrii, znaczy pierwszym wojennym wyjeździe do Syrii, gdzie nie przyznał mi się, ale przeczytałam potem w artykułach, że strzelano do niego. Proszę księdza, ksiądz pomagał w uwolnieniu Marcina. Jakim cudem katolicki duchowny miał takie możliwości w kraju muzułmańskim i to jeszcze w sytuacji, kiedy porywaczami byli fundamentaliści islamscy? Z tą pomocą to trochę przesada. Jakoś byłem włączony w działania służb ze względu na to, że mamy z Marcinem dwóch wspólnych znajomych, o których wiedziałem, że uczestniczyli jakoś w organizacji podróży Marcina. Udostępniłem kontakt, oni też przy mnie współpracowali ze służbami i to był właściwie mój cały udział. A jak to się stało, że mamy te kontakty? Jakoś nigdy jeżdżąc na Bliski Wschód nie ograniczałem swoich kontaktów do chrześcijan. Zawsze oni gdzieś stanowili bazę noclegową, punkty wyjścia, ale ponieważ oni żyją w kontekście muzułmańskim, to siłą rzeczy gdzieś też starałem się wychodzić poza i do tej pory w stowarzyszeniu pracujemy z muzułmanami również. Panie Marcinie, jak doszło do porwania i kiedy pan się zorientował, kim są? Że jest pan porwany i kim są porywacze? No tak naprawdę zorientowałem się, znaczy ja do końca nie wierzyłem w to, że jestem porywany, bo to też to porywanie nie odbyło się w taki sposób, powiedziałbym, bardzo filmowy, czy jakiś taki sensacyjny. Tak na dobrą sprawę ja sam wszedłem w ręce porywaczy, tyle że... To znaczy? To znaczy umówiłem się, że przejdę granicę, oczywiście jacyś tam ludzie, którzy pomagali mi przejść tą granicę, to byli ludzie, których przysłali moi przyjaciele, funkcjonujący wówczas w tych oddziałach rebelianckich po stronie syryjskiej. Oni jakby zorganizowali sam przerzut. Ktoś miał na pana czekać? Tak, i po drugiej stronie mieli na mnie czekać ci ludzie, których ja bardzo dobrze znałem, którym bardzo ufałem, o których zawsze miałem bardzo, bardzo dobre opinie. Wcześniej jeszcze z ich działalności w Czeczenii. Jednym z nich był człowiek, który właściwie na dżihadzie spędził 18 lat, wówczas kiedy mieliśmy się spotkać. No ale problem polegał na tym, że ich nie było po tej drugiej stronie, mimo tego, że tuż przed, jakby już w trakcie właściwie przekraczenia granicy, kiedy czuliśmy, że coś jest nie tak, bo to jednak człowiek czasami czuje, że coś wygląda niekoniecznie dobrze. No więc oni mówili, że oni tam czekają na nas. Czyli ci Czeczeńcy wiedzieli, gdzie panowie są? Tak, wiedzieli, gdzie my jesteśmy, doskonale wiedzieli, wiedzieli w rękach, jakich ludzi się znajdujemy i doradzili nam, że tak to ujęli, że no i dobrze będzie, jeżeli oni was podwiozą, a najlepiej, żeby to byli mudżahedini, którzy są uzbrojeni, to oni was do nas podwiozą. No ale dobrze, przyjechał samochód, wsiedliśmy w ten samochód i pojechaliśmy. I tak mówiąc już na skróty, właściwie już w tym samochodzie była sytuacja bardzo fatalna, wydawała się fatalna, bo znowu mieliśmy jakieś, powiedzmy, konwojentów, czyli tych mudżahedinów uzbrojonych, którzy znowu byli nienaturalnie wobec nas niemili, wręcz tacy bardzo szorstcy. Agresywni? Jeszcze nie agresywni, ale tacy widać było, że patrzą na nas z bardzo wyraźną wrogością.
No ale w końcu nas dowieźli do tego Aleppo i no i cóż, no i czuję, że idziemy jakimiś korytarzami, że słychać jakieś, że tak powiem, uderzenia różnych żelaznych drzwi i nagle każą mi zdjąć, otwiera jakieś tam drzwi, każą mi zdjąć opaskę i ja widzę przed sobą celę. I tak naprawdę, jeżeli mnie pani pyta, kiedy poczułem, że jestem porwany, to wtedy, kiedy zatrzasnęły za mną drzwi i ja wiedziałem, że jestem w bardzo fatalnym miejscu, że nie jest to, broń Boże, nocleg, tylko że no, jestem w tej chwili zamknięty i nic już, i wszystko, co się dzieje już wokół mnie, kompletnie nie zależy ode mnie. Panie Marcinie, porwania Al-Kaidy często się kończą niestety śmiercią tych osób porwanych. Czy był taki moment, kiedy pan się bał o swoje życie i co pana uratowało? No, takich momentów było wiele. Po pierwsze, jakby, no pierwsza, pierwszy lęk był taki, czy ja na pewno jestem porwany przez Al-Kaidę. Czyli porwanie przez Al-Kaidę stosunkowo wydawało się najlepszym rozwiązaniem w Syrii. Państwo islamskie to wszyscy wiemy. Obcinanie głów, niezdolność właściwie tego tworu do jakichkolwiek negocjacji poważniejszych z rządami zachodnimi, no bo te rządy zachodnie nie chciały negocjować. No i jest jeszcze inna, a oprócz tego jest jeszcze możliwość taka, że się trafia do grupy niewielkiej, bandytów. Z nimi jest większy problem, ponieważ oni są bardziej brutalni. Przede wszystkim bardzo często, jakkolwiek to brzmi, ja wiem, że to brzmi być może abstrakcyjnie, ale jednak są mniej wykształceni, a jednocześnie nie mają zdolności negocjacyjnych, czyli nie mają szans poważnych na to, żeby wysłać sygnał w świat tak skuteczny, żeby rozpocząć negocjacje. Pierwsza rzecz, która mnie uspokoiła, kiedy oni mnie wezwali na takie na poważne już przesłuchanie i gość powiedział tak, od razu, oczywiście zamaskowany. Pamiętajmy, że nawet w sytuacji, kiedy ja miałem ściągniętą opaskę i z kimś rozmawiałem, to wszyscy byli zamaskowani. I on powiedział wyraźnie, jesteście więźniami frontu An-Nusra, jesteście na sprzedaż, my chcemy za was pieniądze. Chodzi nam tylko i wyłącznie o pieniądze. Im szybciej wasz rząd zapłaci okup, tym szybciej stąd wyjdziecie. No właśnie, w swojej książce pan pisze, że uwolnienie zawdzięcza pan i polskim służbom, i jednak swoim kontaktom z czeczeńskimi bojownikami. Czy może tutaj pan powiedzieć coś więcej? Uratowało nas to, że świat ich, czyli świat islamistów, radykałów, Czeczenów, oni wiedzieli, że oni już nie są anonimowi, że jakby wszyscy wiedzą, że oni zaprosili kogoś i go sprzedali. Oni to wiedzieli. Czyli wiedzieli, że jakkolwiek by na to nie spojrzeć, to jest dla nich haniebne, co zrobili. Proszę księdza, część obrońców islamu twierdzi, że Koran zabrania mordowania tak zwanych ludzi księgi, czyli chrześcijan i Żydów. Z drugiej strony mamy dżihad, czyli świętą wojnę przeciwko niewiernym, która nie patrzy, kogo zabija, morduje wszystkich. Jaka jest prawda? Prawda jest właśnie taka, że jest i tak, i tak. Islam jest bardzo niejednorodny i to jest rzecz, którą nam ciężko pojąć, jeżeli obcujemy raczej z doświadczeniem religii chrześcijańskiej. Islam nie ma urzędu nauczycielskiego. I w tym sensie wydaje mi się, że islam jest bardziej uwikłany w sytuację doczesną społeczeństw, w tym sensie, że łatwo służy jako argumentacja dla tych, którzy szukają drogi duchowego wzrostu, którzy interpretują Koran alegorycznie, szukając mądrości dotyczących ludzkiej natury i Boga, ale równie dobrze może stać się narzędziem w ręku tych, którzy potrzebują skonsolidować społeczeństwo dla walki o poprawę swojego bytu i wtedy te wersety zaczęły przemawiać bardzo konkretnie. Zabijajmy naszych wrogów, bo Bóg chce nam dać tą ziemię i to życie w wolności. Ksiądz Przemysław Szewczyk, prezes Stowarzyszenia Dom Wschodni, którego celem jest działanie na rzecz jedności chrześcijan i promowanie tradycji starożytnych kościołów chrześcijańskich. Zainteresowanie Wschodem łączy się z jego specjalizacją, patrologią, czyli nauką o ojcach Kościoła, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa działali właśnie na terenach obecnego Bliskiego Wschodu i Egiptu. Do czasu wybuchu wojny ksiądz Przemysław często odwiedzał Syrię. Teraz działa na terenie Egiptu i Libanu, gdzie jego stowarzyszenie zajmuje się pomocą dla syryjskich chrześcijan. Panie Marcinie, w Polsce w tej chwili dużo się mówi o prześladowaniach chrześcijan w Syrii. Jakie są tutaj pana osobiste doświadczenia, pana obserwacje? Jeżdżąc po Bliskim Wschodzie czy po innych krajach islamskich, wielokrotnie się przekonałem, i co Boże brzmi bardzo niepopularnie jednak, ale mimo tego, że oczywiście w tym rejonie świata chrześcijaństwo jest w jakimś sensie zamknięte w oblężonej twierdzy, to znaczy jest przede wszystkim mniejszością,
jest otoczone przez no, Morze Islamskie. To nawet widać chociażby w Egipcie, oglądając te wszystkie klasztory koptyjskie, te monastyry, które są, wyglądają jak bardzo poważne twierdze, co jakoś sytuuje to chrześcijaństwo w tym obszarze właśnie w taki sposób. Ale z drugiej strony, i to też jest moje, i to już jest moje doświadczenie własne, przekonałem się o tym wielokrotnie, że mówienie o prześladowaniu chrześcijan na Bliskim Wschodzie, nawet w Syrii, nie jest do końca, to mówienie o prześladowaniach nie do końca oddaje tą sytuację, która tak naprawdę tam zaistniała. Otóż tak naprawdę chrześcijaństwo w Syrii, zwłaszcza teraz, kiedy są tam przeróżne ruchy dżihadystyczne, po pierwsze, po stronie rebeliantów, właściwie go już nie ma, bo ci wszyscy chrześcijanie uciekli, więc trudno mówić o prześladowaniach, bo chrześcijanie uciekli. I uciekli nie dlatego, żeby byli jakoś przesadnie prześladowani, tylko dlatego, że oni sami nie chcieli żyć w świecie, który jest zdominowany przez radykalnych islamistów. A dlaczego? A dlatego, ponieważ w tym świecie oni mogliby żyć, ale z całą pewnością byliby i są, jeżeli tacy nawet pozostali, obywatelami drugiej kategorii. Czyli wolno im wyznawać religię, ale u siebie w domu. Proszę księdza, to w Syrii znajduje się Damaszek, na drodze do którego Chrystus ukazał się świętemu Pawłowi. To święty Paweł zakładał pierwszą chrześcijańską grupę, czy pierwszą chrześcijańską diasporę w Syrii. Ale jednocześnie od VII wieku Syria jest krajem muzułmańskim. Syria jest pod władzą muzułmanów. Jak udało się przetrwać chrześcijaństwu w Syrii? Chrześcijaństwo ma swoje prawa w Koranie. Po prostu chrześcijanie nauczyli się w tej przestrzeni funkcjonować. I to jest dla mnie może nie tyle sama Syria jest tutaj ciekawa, ale Turcja chociażby, że w Turcji chrześcijaństwo dużo lepiej się rozwijało pod Imperium Osmańskim niż w czasie laickiej rewolucji, gdzie właściwie dopiero teraz chrześcijaństwo znika. Więc to nie jest tak, że islam jest największym wrogiem chrześcijaństwa i że islam prowadzi do zniszczenia religii chrześcijańskiej. Na pewno jest, to jest oczywiste chyba, jest napięcie i spór między tymi religiami, albo islam, albo chrześcijaństwo. Natomiast ten spór, on nie jest otwartą wojną na miecze. Islam akceptuje chrześcijan pod pewnymi warunkami. Historia pokazuje, że chrześcijanie sobie w tym radzą, że nie jest tak, że to bardzo wyraźnie mówią sami chrześcijanie z Bliskiego Wschodu, zwłaszcza z Syrii. Biskup Johanan, który współpracuje z nami, a jest Syryjczykiem, on mówi, że największe problemy się zaczynają dla chrześcijan, kiedy się na tereny arabskie miesza światowa polityka, że kiedy się mieszają właściwie interesy nie lokalnych społeczności, tylko gdzieś zewnętrzne gry. I wtedy chrześcijanie są rzeczywiście tym najsłabszym elementem społecznym i oni są prześladowani jako też kozioł ofiarny, bo to też jest bardzo ważne, że z grup muzułmańskich, z grup islamskich żadna nie jest w stanie pełnić rolę społecznego kozła ofiarnego. Chrześcijanie ze swoją teologią życia wiecznego i ofiarę z własnego życia są w stanie skanalizować tą agresję i ją wygasić, więc paradoksalnie są rozgrywani na różne sposoby i to są takie już drastyczne momenty i szalenie bolesne. A kozła ofiarnego to jest to cierpienie Chrystusa, które niejednokrotnie się też pojawia w krajach muzułmańskich. Natomiast chrześcijanie to odbierają jako swoje własne też powołanie, chociażby jak w Egipcie, kiedy na skutek tego wybuchu gniewu pomiędzy skrajnymi islamistami a reżimem wojskowym doszło do zburzenia kościołów. Patriarcha, który wychodzi i nie wzywa do zemsty, do odwetu, tylko mówi, że nasze kościoły są jak modlitwa, są jak kadzidło, więc spalcie je, żeby się wzniosła do nieba rzeczywiście modlitwa jak kadzidło. To jest zupełnie inna postawa, dlatego też to jest mocno skomplikowana sprawa. Czy w tej chwili nie nadszedł moment przypadkiem największego zagrożenia dla chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie? Dla chrześcijaństwa w Syrii? Chyba tak. To jest rzeczywiście, to widziałem bardzo wyraźnie w Iraku, że w Iraku przez tyle lat chrześcijaństwo przetrwało, natomiast teraz upada. To widzimy też w Syrii, gdzie do tej pory spokojnie funkcjonowało, a rzeczywiście upada, bo eksodus, który usiłują powstrzymać też biskupi zwłaszcza i przełożeni wspólnot chrześcijańskich, jest olbrzymi. To jest już nie do wytrzymania. Natomiast to nie jest tylko tak, że to jest ze względu na te prześladowania, tylko ze względu na całą zmianę w świecie. Sama idea globalizacji, sama otwartość, chociażby stworzenie możliwości migracji. To jest trochę tak jak w małżeństwie. Jeżeli jest decyzja, że musimy być razem, to się dogadujemy.
Natomiast jeżeli się otwierają możliwości rozwodu, no to można się rozstać. I trochę tak, że jeżeli mamy pomysły jakiegoś multikulti w Europie i się proponuje to chodźcie do nas, to zapraszamy, to wtedy rzeczywiście chrześcijanie często wybierają łatwiejszą drogę, żeby w takim razie, no to idźmy do innego miejsca, do innego kraju i zostawiają Bliski Wschód. Czy biorąc to wszystko pod uwagę, jak ksiądz sądzi, jaka jest szansa na przetrwanie chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie? Chrześcijanie tam przeżywają też swoją obecność jako zadanie wobec religii islamu, jako ukazanie jednak innego doświadczenia Boga. I tam, gdzie rzeczywiście te wspólnoty chrześcijańskie są obecne, takie łatwe wykorzystanie islamu i wpadnięcie w narrację mocno fundamentalistyczną, że tylko oni znają Boga, trochę taką sekciarską, że cały świat nie zna Boga, a tylko my wiemy, więc wszyscy to są niewierni, jest po prostu niemożliwe, bo oni widzą chrześcijan, jak się modlą, jak żyją, widzą, że zachowują przykazania, które im Bóg też daje, że żyją poprawnie i to po prostu też sprawia, że islam nie jest w stanie się aż tak zradykalizować. A ksiądz sam często bywa w Syrii? No już teraz nie. Mam chyba bardziej radykalną żonę niż Marcin. Kościół mnie nie puści tak łatwo. Żona Marcina, pani Małgorzata Kot, z wykształcenia jest architektem krajobrazu, ale pracuje w Wydziale do Spraw Cudzoziemców w Krakowskim Urzędzie Wojewódzkim. Do wypraw męża odnosi się niechętnie. Gdy już jednak da się przekonać, jest najważniejszym, wspierającym i najbardziej zaufaną osobą. To żonie Marcin zostawia wszystkie poufne kontakty, które mogą być wykorzystane w momencie zagrożenia. Pani Małgorzato, z zawodu jest pani architektem krajobrazu, ale teraz pracuje pani w Wydziale do Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego Krakowa. Czy pasje pani męża w jakiś sposób wpłynęły na tę pracę? Cała ta sytuacja, tak, czyli porwanie, no trochę przewróciło nasze życie do góry nogami, też przewartościowało parę historii w naszym życiu. No inne wartości nabierają znaczenia, tak, nie, człowiek się zaczyna zastanawiać bardzo intensywnie. Błahe rzeczy przestają mieć takie znaczenie, jak miały do tej pory może. Ja cały czas moją pracę traktuję trochę jako misję, tak, że mam możliwość pomagania ludziom, bo wiadomo jest, że ta praca, którą my wykonujemy w urzędzie, zaważa na losach ludzi, bo... Pani Małgorzato, takim terenem, na które dosyć często wyjeżdżał pani mąż, to jest były Związek Sowiecki, przede wszystkim Kaukaz. Z punktu widzenia jego tamtejszych doświadczeń, także tych doświadczeń pani kontaktu z bojownikami czeczeńskimi, które teraz pani miała, co dla pani jest istotne na tym terenie? Tu też podzielam też jakby tą pasję mojego męża, tak, że ludzie Kaukazu to są wolni ludzie, którzy walczą o wolność, tak jak my Polacy walczyliśmy zawsze o tą wolność. I właśnie zawsze mi jest ciężko mówić o Czeczenach bez wzruszenia. Tak samo jak mówię o historii naszej, ciężko jest mi mówić bez wzruszenia, ponieważ wiem, jaką Czeczeni mają tragiczną historię. Tak? Walczą od stuleci z dużo silniejszym, znaczy w ogóle niewyobrażalnie silniejszym przeciwnikiem. Marcin Mamoń w styczniu 1995 roku, czyli w miesiąc po wybuchu I wojny czeczeńskiej, znalazł się w Groznym. Od tego zaczęła się jego przygoda z Kaukazem, na którym był już tyle razy, że sam nie potrafi policzyć. Potem przyszły konflikty w Afganistanie, Afryce, na Bliskim Wschodzie, ostatnio w Syrii. Cały czas jednym z głównych motywów jest obserwowanie w tych konfliktach udziału Rosji. W pana uwolnieniu pewną rolę odegrali Czeczeńcy, czy poznanie przez pana bojownicy czeczeńscy. Problem polega na tym, że w tej chwili w Syrii właściwie Czeczeńcy walczą po obu stronach, bo walczą i po stronie państwa islamskiego i po stronie armii rosyjskiej, która wspiera Asada. Z czego wynika taka sytuacja? Ja niestety, kiedy tak się zastanawiam, szukam, sprawdzam, rozmawiam, dowiaduję się, to bardzo wiele jest niejasności, jeżeli chodzi o uczestnictwo Czeczenów w państwie islamskim, jak całe państwo islamskie jest w ogóle bardzo niejasnym twojem, wymagającym wielu badań, ale generalnie chodzi o to, że dużo jest tam jednak ludzi, którzy trafili na te tereny, mając wcześniej na sumieniu współpracę na przykład z Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Państwo islamskie jest Rosji na rękę? Można zaryzykować taką teorię?
Ja nie mam w ogóle najmniejszych nawet wątpliwości, że jest na Jękę. Mało tego, śmiem twierdzić, że ono powstało za wiedzą i zgodą Rosji. Wszystko właściwie na to wskazuje, kiedy zaczniemy analizować kto, dlaczego, kiedy, skąd się wziął, no to ślady prowadzą do Moskwy, ślady prowadzą do, na Łubiankę. Tak to niestety wygląda. Dobrze, czy w takim razie właśnie jednym z powodów zaangażowania się Rosji po stronie Asada, Rosji w wojnie w Syrii, była chęć pozbycia się z własnego terenu własnych islamistów? Rosjanie mają na pewno korzyść z tego, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, że został ogłoszony kalifat, że ci wszyscy ludzie tam przyjeżdżają. To jest ewidentnie na plus, ponieważ pozbywają się zagrożenia powiedzmy we własnych granicach. Natomiast myślę, że nie to jest jakby głównym powodem, dlaczego Rosja prowadzi tę wojnę. Jak zwykle chodzi o pieniądze, chodzi o geopolitykę, chodzi o prostą rzecz. No, Syria jest jedynym właściwie dzisiaj, czy zawsze była i jest krajem, przez którym mogą prowadzić linie przesyłowe gazu i ropy z Zatoki Perskiej. No, pani wie o tym, że właściwie nie ma żadnego rurociągu czy gazociągu, który przesyła te surowce w świat. Wszystko jest wysyłane tankowcami, skroplony gaz i tak dalej. W związku z czym to jest dużo droższe. Gdyby istniał rurociąg czy gazociąg do Europy, co by to oznaczało? To by oznaczało, że ta ropa i ten gaz będzie kilkakrotnie albo kilkanaście razy tańszy niż rosyjski. A to dla Rosji jest oznacza, to jest wyrok śmierci dla Rosji. Bo Rosja już nie będzie, bo przecież wiadomo, że jednak Europa będzie kupować tańszy gaz, a nie gaz rosyjski, tylko dlatego, żeby podtrzymywać przy życiu Rosję. Więc tak na dobrą sprawę wojna w Syrii to jest trochę dla Rosji wojna o życie. I dlatego oni zrobią dokładnie wszystko, żeby tam zostać i dlatego są tak stanowczy w swoim postępowaniu i absolutnie się nie przejmują, no wiadomo, że się nie będą przejmować prawami człowieka, ale nie przejmują się nawet tym, że być może taki konflikt może wywołać wojnę bardziej globalną czy o dużo poważniejszym charakterze niż jest dzisiaj.